Piechotą do lata, już nie wspominamy roku. Z jakim pani uczuciem wraca do tej piosenki, która nas wtedy, nam zabrała połowę nocy? No to była pierwsza piosenka, pierwszy przebój. Dzięki temu, że wystąpiliśmy w Opolu, zdobyliśmy tam drugą nagrodę, zaśpiewaliśmy Piechotą do lata. Właściwie na opolskiej scenie moje życie się ułożyło. Wiedziałam, że będę śpiewać w życiu po prostu. Będę ludziom starała się dodawać otuchy, energii. Miałam tylko takie wrażenie, że nie wiem ile razy bisowałam i za każdym razem, kiedy wychodziłam na scenę, pomyślałam sobie, cholera, jeszcze bym raz zabisowała. Przysięgam, także czułam, że to jest moim przeznaczeniem, scena. To było tak od urodzenia, tak pani zawsze myślała, chcę być artystką, chcę śpiewać, chcę ludziom dawać radość przez śpiew. Chciałam być baletnicą najpierw. Chodziłam 6 lat do ogniska baletowego i widziałam się jako właśnie baletnica. Zresztą miałam w Warszawie już miejsce, żeby do szkoły baletowej uczęszczać. Może to mi się też przydało, bo wiem, co robić ze sobą na scenie, także, ale najpierw to byłam zakochana w tańcu. Zresztą ta miłość jest tak cały czas we mnie, bo kocham tańczyć, kocham oglądać, jak inni tańczą, więc... A to się narodziło, ta miłość do muzyki narodziła się później, bo w liceum zobaczyłam chłopaka i zakochałam się w nim. I on okazało się, że był gitarzystą w szkolnym zespole. No to pomyślałam sobie, jak to zdobyć jego serce. Myślę sobie, no trochę śpiewam, przecież może się uda. Ale teksty piosenek pani zdobywają serce odbiorców. Czy taki rzeczywiście jest najważniejsze pragnienie pani, zachwycić odbiorcę? Ja uwielbiam emocje i staram się te emocje przekazywać wszystkim ludziom, którzy chcą słuchać mnie i odczuwać, bo rzeczywiście daję z siebie bardzo dużo, ale też i ludzie dużo mi dają. I ja strasznie jestem szczęśliwa, kiedy mówią, że napisałaś, Beata, napisałaś tekst o mnie, przecież to jest o mnie. To jest naprawdę wielka nagroda dla mnie, kiedy ludzie słuchają i kiedy docierają do mnie takie informacje, że komuś tekst czy ta piosenka pomogła w życiu, nie wiem, czuję się spełniona, czuję się jak miała z powołaniem po prostu to wszystko robiła. To jest bardzo piękne, naprawdę. Czuję, że mam właśnie siłę od Boga. Naprawdę, czasami to jest coś niebywałego, że śpiewam 3 koncerty przez całą trasę. Grałam na przykład po 2 koncerty dziennie i wstawałam rano, chrypa była, ale kolejne 2 koncerty zaśpiewałam. I to jest niesamowite, skąd ja tą energię mam, prawda? Jakaś siła wyższa nade mną czuwa. Piękny pani głos i bardzo mocny głos zachwyca wielu i nas wszystkich przyciąga do tego, by słuchać, by wypoczywać, by cieszyć się przy pani utworach. Czy pani ma swoich ulubionych innych artystów, polskich, zagranicznych? Tak, wielu. No, ja się czuję częścią tej, osobą jakby z tej muzycznej rodziny i to jest fantastyczne, że co najpiękniejsze jest w życiu, żeby być szczęśliwym. Ja jestem szczęśliwa po prostu w tym, co robię. To mi daje wielkie zadowolenie i poczucie właśnie tego, że się pomaga, że mogę pomóc ludziom. Najpierw było śpiewanie, a później ta radość z pisania tekstów, kiedy właśnie te teksty, treść tekstów dociera do ludzi. I zauważyłam, że pisanie sprawia mi tak wielką radość, jak śpiewanie, więc gdzieś tam to wszystko się zespoliło. Czy po pięknych, ale jednocześnie bardzo wymagających wielkiego wysiłku koncertach myśli pani, no wreszcie koniec, czas odpocząć, mam już tego dość, czy inaczej? Nie. Jeśli człowiek ma pasję w życiu, takich chwil zwątpień chyba mają wszyscy, wy również, prawda? To są różne, zastanowienie się nad sobą, czy to jest dobrze, idę tym kierunkiem, czy to, co robię, ma sens, czy czasami czuję zmęczenie, czasami życie prywatne daje do wiwatu. Są różne historie, ale w trudnych sytuacjach zawsze słuchałam muzyki. Wtedy, kiedy dowiedziałam się, że mój ojciec ma raka, i w tym momencie nagrywałam płytę. Później teściowa też, moja ukochana kobieta, która mi dużo w życiu pomogła. Już w jednym roku dowiedziałam się o odejściu jakby 2 moich bliskich osób. I jedna osoba by się załamała, prawda, nie jedna, a ja po prostu chodziłam do studia, nagrywałam, śpiewałam, słuchałam muzyki i muzyka mi pomagała, także jest w muzyce mnóstwo takiej energii, która dodaje sił, mnie pomaga.
Czego Pani sobie życzy na dalsze lata? Wierzymy, że jeszcze wielkiej dalej kariery. O, czego ja sobie życzę? Żeby moje życie się nie zmieniało, bo ono jest takie szalone, zwariowane. Bo chyba mogłabym nie jedną osobę obdarować swoim życiem, kilka osób, tym tempem życia mojego. Ale ja nie żałuję, ja wstaję rano z uśmiechem, tak jak mówię, dziękuję Bogu za to, że potrafię śpiewać i potrafię po prostu coś takiego robić na scenie i za każdym razem sprawia mi to przyjemność. I że moje córki są zdrowe, mój wnuk i moja wnuczka też przepiękne, zdrowe. No i po prostu cieszyć się każdą chwilą, czego Wam wszystkim życzę. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy pięknie za rozmowę. Jeszcze pozdrowienia poprosimy dla słuchaczy Radia Głos. Radia.